Drugi, sprawozdanie z bieżących prac zarządu przedstawi pani Bożena. Proszę bardzo. W miesiącu lutym zarząd spotkał się na 5 rowowych posiedzeniach. W tymże miesiącu przewodniczący uczestniczył w kilku spotkaniach. I tak, razem z innymi przewodniczącymi dzielnic było spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, które było poświęcone w całości budżetowi obywatelskiemu. W ZIS-ie uczestniczył w spotkaniu, które dotyczyło zmiany oświetlenia budowanej hali na osiedlu wysokim na oświetlenie bardziej energooszczędne. Rozmawiał też z projektantem na temat ogródka Jordanowskiego na ulicy Fatimskiej. Spotkanie z naczelnikiem Straży Miejskiej dotyczyło planu pracy na następny okres tego roku. Z komendantem Straży, jak i z zastępcą dyrektora ZIKIT-u rozmowy dotyczyły wykonania monitoringu. Zresztą sprawa monitoringu była też poruszana na kolejnym spotkaniu, w którym brali udział dyrektorzy szkół 82 i 100 oraz spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka. W ZIKIT-ie omawiano modernizację ulicy Obrońców Krzyża. Był też przewodniczący na rozprawie sądowej, podczas której odbyło się przesłuchanie pani Grażyny Nadurskiej. Przewodniczący razem z panią Hałacińską i z panem Burym uczestniczyli w spotkaniu z inspektorem, które to spotkanie dotyczyło ogólnie przeglądu ogródków jordanowskich z uwzględnieniem kwestii demontażu zepsutych urządzeń. Pan Bury jak zawsze przygotował prezentację oraz brał też udział w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Wojciechowskiej, a spotkanie to dotyczyło remontu wymienionej przeze mnie ulicy. W tym czasie zostało wystosowane z naszej Rady szereg pism i tak do MOPS-u, Policji i Straży poszły pisma w sprawie opinii ponownego najmu i tutaj brane pod uwagę 3 osoby, osiedla Kościuszkowskiego, Złotej Jesieni i osiedla Kazimierzowskiego. Do Kancelarii Rad Dzielnic pismo dotyczyło umowy na prace redaktorskie, kolumny, którą uzupełniamy w Głosie Nowochódzkim. Do dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pismo, w którym rekomendujemy amatorską twórczość seniorów. Do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Skarbu, kolejny list, który dotyczył uregulowania stanu prawnego działek, które są w obrębie ulicy Stadionowej. Do mieszkanki z osiedla Kalinowego wysłaliśmy pismo wyjaśniające, że w jej sprawie uchwała o ponownym najmie zostanie podjęta na najbliższej sesji. Do Straży Miejskiej pismo, w którym prosimy o wytyczenie zadań. Podaliśmy nasze propozycje jako nadrzędnych zadań na pierwszy kwartał roku 2014. Do Policji skierowano pismo, w którym prosiliśmy o podjęcie energicznych działań w stosunku do osoby, która obnaża się przy Gimnazjum Palotynów. Kolejne listy, które wymienię i sprawy zostały skierowane wszystkie do ZIKIT-u, a dotyczyły tak. Zmiany nazwy zadania chodnika przy ulicy Szczeklika. Wyznaczenia 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy przychodni Złota Jesień. Wyznaczenie w 3 miejscach miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy Sycha, na osiedlu Strusia i przy Arce. Wysłaliśmy też lokalizację, propozycję lokalizacji. Mamy 4 takie miejsca, w których mogłyby się znajdować się wybiegi. Poprosiliśmy o zamalowanie oznakowania poziomego na ulicy Brońskiego, które to oznakowanie jeszcze jest podłym przystanku autobusowym. Prosiliśmy o powołanie komisji do przeglądu gwarancyjnych naszych ścieżek rowerowych.
Kolejne pisma dotyczyły naprawy ławek i tak przy osiedlu przy Arce między 14 a 11 Obrońców Krzyża koło gimnazjum Salezjany i na osiedlu Kazimierzowskim pomiędzy blokami 7-18 oraz na alejkach i na ogródku Jordanowskim. Dziękuję. Pan Stanisław Bury teraz ma prezentację. Proszę Państwa, w miesiącu styczniu odbyły się trzy delegowania. Pani Alacińska bieżące utrzymanie ogródku Jordanowskiego odbiór. Pan Bieńczycki Zygmunt udział w Komisji Organizacji Konkursu Wypoczynkowego. Wypoczynkowo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pan Szewczyk Tomasz razem ze mną uczestniczył w spotkaniu w architekturze dotyczącej budowy stacji paliw ulica Okulickiego. Prezentacja dotyczy, jest to króciutka prezentacja, dotyczy bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich. Pani Hałacińska wskazała tutaj pewne nieścisłości dotyczące nieporządku. Jak widać na tym slajdzie, buteleczki, czyli pijący alkohol, pozostawili. Następnie drzewo, jakie się wyłamane i nieusunięte z ogródka Jordanowskiego. To chonika. Czy chonika tutaj została. Nie, to jest morze. Dalej kradzież bramki w ogródku Jordanowskim, ale już prawdopodobnie ta bramka już jest zamontowana. I kradzież dotycząca ustawki, proszę Państwa. I na wniosek pana przewodniczącego zrobiłem tutaj zdjęcie dotyczące, proszę Państwa, jak inspektorzy zwracają uwagę przy odbiorze nowo montowanych ustawki, że zamiast łożyska montują to na takim kółeczku i na ogniwie i to się wyciera. Jest to niebezpieczne. Zwróciliśmy panu inspektorowi uwagę na to, żeby takich rzeczy, żeby to, co zostało sfałszowane, wymienić na nowe. I następny, pani Halinko, przy następnym odbiorze proszę zwrócić na to uwagę. Przepraszam bardzo, to jest nowa część? Nowa. Tak. No przecież tam na kierunku. Ale nie, nowa jest ta w dół. Ta zawiesi. Nieomalowane. Proszę Państwa, dostałem kilka zdjęć dotyczących placu zabaw nad Zalewem, który to plac zabaw jest w bieżącym utrzymaniu przez Zikit i chciałbym Państwu pokazać, jak Zikit utrzymuje ten plac zabaw nad naszym Zalewem. Proszę zobaczyć walące się urządzenia w stanie takim, no naprawdę niebezpiecznym dla dzieci. Dalej. O, tutaj w tym miejscu jest, proszę Państwa, obrzeże, gdzie też jest powyrywane, no i niebezpieczne przy wchodzeniu. Dalej przegniłe, proszę Państwa, niby schody do tego domku zabawowego i debelki wymagają natychmiastowej wymiany. Następnie uszkodzenia podestu, po którym dzieci przemieszczają się i jest to też niebezpieczne ze względu na to, że dziecko może nóżkę wykręcić sobie tutaj i na to należy zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć. To jest na całe. Proszę zobaczyć. To nasze ogródki w naszym utrzymaniu no, o wiele lepiej wyglądają. Ale to dzięki naszej opiekunce Halinie Hałacińskiej. Oczywiście to jest wysłane do Zikitu. Tak, oczywiście. Słup, proszę zobaczyć. Słup jak idzie na środku huśtawek. No jak te huśtawki. Nie, to akurat jest dobrze. Słup nie. Tak?
to jest... A nie było element konstrukcji. Element konstrukcji. Tak były. Chodzi o to, że są krzywo zawieszone kuszaki. No właśnie. Nie, że są. Na środku. I proszę zobaczyć tutaj też jakiś partyzancka, jakieś dołączenie. Ładnie wyszło. Nie, to jest początek zjeżdżalni. Proszę zobacz, tutaj. Tak, panie zajmownik, koniec, ale to nie jest. Ja mam prośbę, nie zatrzymujmy się na pewno. To jest zjeżdżalnia. Ale wiemy, że to jest. Agnieszko, Przekiły stopień, belka i to wszystko. Dziękuję Robertowi Adamkowi za zrobienie tych zdjęć. I gdy Państwo zobaczycie takie coś, to proszę, proszę bardzo natychmiast. Jeżeli Państwo zobaczycie takie uszkodzenia, to proszę natychmiast zgłaszać do zarządu. Dziękuję. Tak jest. Czy są jakieś pytania do bieżących zarządu? Nie widzę.